Jakiś kwiatek trzeba kupić, po prostu. Na pewno nie będzie na bogato, ale myślę, że kwiatek musi być. Kto ma znicze, kupuje same wkłady, kto nie ma zniczy, musi dokupić, prawda? Liczyłam się z tym, że tutaj będzie o wiele drożej, a więc już kupiłam w marketach, no. Jednak troszeczkę taniej. Wszystko we własnym zakresie. Co to znaczy we własnym zakresie? Nasze kwiatki kupujemy w sklepach, żona robi bukieciki w domu. Trochę można się ograniczyć. 15 świeczek nie musi się palić, wystarczy 10. Jeżeli mały znicz, który ma wkład taki jak do podgrzewacza i kosztuje prawie 4 zł, a kosztował niecałe 2 zł. A kwiaty? A no kwiaty to samo. Taka mała wiązanka, prawie 19 zł, a w ubiegłym roku kupiłam dużą za takie pieniądze. Na pewno jest drogo. No ja już widzę po samych wkładach, które kupujemy do zniszczy, takie inne rzeczy, to są co najmniej 20-30% są droższe. Mówią 20-30%. Ja jestem bardzo często kupowałam, no to same wkłady do zniszczy potrafię o 100% dosłownie. Targować się u was można? Targują się ludzie? Znaczy, no próbują się targować, wie pani, ale my też nie mamy z czego robić upustów. Są opłaty, są ZUS-y, no życie, nie? Wy też musicie na tym zarobić. No przede wszystkim, no po to tu stoimy, nie? My sami jesteśmy w szoku, jaka to jest różnica od zeszłego roku. No wszystko jest drożej i znicze też. Ja przed chwilą rozmawiałam z panem, który nam jakby te znicze daje. On mówi, że on co ma partię, to na nowo ją wycenia, bo chodzi nowe szkło, przychodzi nowa parafina, wszystko ma zupełnie inną cenę, więc u nas niestety też w tym roku jest drożej, jak wszędzie. Parafina podrożała? Wszystko podrożało. Szkło podrożało? Szkło, parafina, karton do pakowania, folia, wszystko. A gdybyśmy mieli porównać, znicz w zeszłym roku kosztował 5 zł, to w tym roku ile? 7 albo 8. 3 zł to sporo. Sporo.